nas dzisiaj na kanale Moda Eko Kreatywna z kawą wyjątkowo. Trochę drapie mnie w gardle, będę popijać. A tymczasem oczywiście zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy. Będzie to haul z Topczyc i to jest haul z kilku sklepów. Niektóre były na wyprzedaży, niektóre nie. Ogólnie rzeczy tutaj, które zobaczycie, będą tak mniej więcej od 5 do może nawet do 60 zł zakupione przeze mnie. Część tych rzeczy jest oczywiście dla mnie, kochani. Także zobaczycie, jak w tym wyglądam. Jeżeli coś będzie dla mnie dobre, to Wam to zmierzę, żebyście zobaczyli poglądowo, jak ta rzecz może się prezentować. Mam tutaj super perełki vintage. Mam piękne nowe buty, naprawdę nówki całkowite, nigdy nie noszone. Może raz przymierzone ewentualnie. I na jakieś tam gadżety, akcesoria, dodatki. I w ogóle są to bardzo jakościowe rzeczy, dużo jedwabiu. Nawet mam kurtkę jedwabną, no więc już przechodzimy do ciągu dalszego. I oczywiście, jeśli Wam się spodoba filmik, to poproszę Was o polubienie i o zasubskrybowanie, bo jest to takie minimalne wynagrodzenie dla mnie za całą pracę związaną z kręceniem filmów i bardzo mi zależy na rozszerzaniu zasięgów. Także będę Wam bardzo wdzięczna. Przechodzimy do filmu. No tak, moi drodzy, od czego by tu zacząć? Nie mam nic nowego w tym razem na sobie, bo ubrałam się w sukienkę, w której już dzisiaj byłam przez chwilę. Będę przymierzać rzeczy po prostu w przymiarkach, w przebiteczkach. A teraz, no chyba zacznę od akcesoriów po prostu. Odstawię kawę. Moi drodzy, zacznę od torebek. Mogliście widzieć wczoraj torebki w live, jeśli oglądaliście, jeśli nie, to sobie zajrzyjcie, bo były piękne torebki. Nie wiem, czy coś zostało jeszcze, bo ciężko to przewidzieć. Słuchajcie, skórzana saszetka, wygląda trochę jak saszetka męska, zobaczcie, bardzo fajna skóra, świetna jakość skóry. Tak wygląda, jest w kolorze bordowym, bo wiecie, kolory tutaj przy takiej pogodzie niekoniecznie idealnej mogą się nie zgadzać. W każdym razie jest to saszetka w kolorze bordowym. Ja sobie tą saszetkę zostawiam. Tutaj ona jest zszyta przez kogoś, ja to jeszcze poprawię oczywiście, bo jest to fajna rzecz na zakupy, na portfel. A wiecie co, ja mam taki swój myk, że robię coś takiego. Ten kolor mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam w ogóle kolor bordowy, burgundowy. Właśnie widzę, że już się odpruwa tutaj pasek, będę musiała to mocniej zszyć. Ja robię coś takiego, zobaczcie. To jest dobre na mój pas, ja mam wąski pas dosyć. Pewnie z 66 będzie miała ta, tutaj ten pasek. No i sobie to wtedy tak na przykład na podróż, albo żeby mieć pod ręką po prostu kaskę, telefon w czasie zakupów, na przykład w lumpeksach. I jeżeli będzie mi to oczywiście pasować do outfitu, no bo to zrozumiałe, że będę to nosić do rzeczy, do których to pasuje. No ale bordowy kolor, przepiękna skóra, dużo przegródek, pokażę Wam przegródki. Tu jest przyszyte z jednej strony, to myślę, że ktoś to zmodyfikował, bo pewnie było tutaj z tej strony coś takiego jak tu, ale teraz nie ma, nie szkodzi, mi to nie przeszkadza w ogóle. I to jest, te wykończenia są w takim stalowym kolorze. Bardzo fajne zamki, takie porządne, z napisami, z logo. I zobaczcie, ile tu jest przegródek. Tu jest jedna już. Obok jest druga niezapinana. Potem jest takie mikro, taka mikro przegródka na zamek. Z tyłu jest przegródka na zamek. A w środku, kochani, jest niby coś takiego jak przegródka dawniej na telefon. Ale tu można dać sobie karty kredytowe na przykład, jeżeli nie chcecie mieć portfela. Pięknie wykończone w środku, nóweczka. Naprawdę bardzo fajna skóra. Cieszę się z tego, bo będę miała coś praktycznego, jakąś nowość z torebek. Druga rzecz, która mi się też niesamowicie podoba, słuchajcie, to jest taka mikro torebeczka z wyprzedaży, z tego aksamitu takiego wiskozowo-jedwabnego. Zobaczcie, jaki piękny aksamit. Uwielbiam ten aksamit. I ma takie wyhaftowane dzieci tutaj, w bardzo fajnych kolorach. Tu jest taki kaki, róż, trochę fioletu, więc bardzo fajne moje kolory. Będę na pewno mogła sobie to do czegoś nosić wieczorowo albo tak na jakieś wakacyjne, wieczorne wyjście. W środku jest zwykły, napisane, że 100% bawełna. Znaczy pewnie, tak, w środku też jest bawełna. A, czyli to może jest bawełniany aksamit. No, ale wyglądał trochę jak ten wiskozowy. Chyba, że to jest opis podszewki. Bardzo ładna, nowiutka torebka. No naprawdę jest mega. Przymierzę Wam później do jakiejś tutaj rzeczy, do której mi to będzie pasować, do jakiejś tuniki albo do bluzki. No śliczna, śliczna torebeczka, taka malutka, ale mój telefon się do tego zmieści, sprawdzę. Podejdę do tego.
Zmieści się bez problemu, zmieści się mój portfelik, bo ja mam bardzo maleńki portfelik, płaściutki, także super. Bardzo się cieszę z tych rzeczy. Słuchajcie, teraz pokażę Wam buty, bo buty... W ogóle kupiłam przepiękne buty, naprawdę, to prawda, co prawda to akurat były buty 100% z nowego towaru, ale są nówki piękne i te buty wszystkie niestety będą, niestety, bo ja bardzo kocham buty, niestety wszystkie te buty będą dla Was, bo po prostu żaden nie jest w moim rozmiarze, żadna para nie jest w moim rozmiarze, więc pokazuję Wam teraz od sportowych butów. Słuchajcie, buty nówki. Patrzcie, wagabondy, całe z środku ze skóry, patrzcie jakie nowe. No w ogóle w życiu nie były używane, widać po podeszwach. Piękne, takie w kolorze takiej śmietanki, to jest taki biały, ale z takim, taką nutką kremu. Nie jest to taki śnieżny, nie jest to taka śnieżna biel, zobaczcie. Mam nadzieję, że uda się to pokazać. W środku, no naprawdę, to są nowe buty totalnie, zobaczcie jakie piękne. Tu jest wszystko skóra, oczywiście to jest materiał tutaj, to jest materiał, to jest skóra, no zresztą no popatrzcie jak to wygląda, przepiękny model w ogóle tych butów, może mi się uda go przymierzyć Wam na stopy, ale myślę, że to nawet nie ma sensu, bo one są na mnie za duże, to jest 38 rozmiar i rzeczywiście bardzo, bardzo prawdopodobne, bo na mnie są minimalnie za duże. Piękne, piękne wagabondy, naprawdę śliczne. Będą w sklepie, oczywiście będą na Vinted. Możecie pisać, bo będziecie pierwsi w kolejce jakby co do tych butów. Jeżeli napiszecie na maila, później będą już wstawione na następny dzień na Vinted. No w każdym razie bardzo jestem zadowolona z tych butów, bo naprawdę rzadko się aż takie nowe sneakery zdarzają i w pięknej jakości. Wiecie, co takie buty kosztują ze, no spokojnie ze 3,5-4 stówki jeszcze takiej dobrej marki. Więc super. Słuchajcie, następna super marka i buty może były raz noszone, też, to jest też 38, piątka napisane pod spodem. Patrzcie, jakie cudowne buty Hugel, czyli super marka w ogóle. Tutaj są takie, pokażę Wam to z bliska, takie mikro uszkodzenia, ale ja to będę pastować tą moją taką magiczną pastą. I znaczy to nie są dziury żadne, tylko takie malutkie zadrapanka, więc ktoś to raz miał na sobie na pewno. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda w środku. No totalnie nówki buty, widać zresztą też tu pod podeszwach, że tu nie jest nic absolutnie przytarte, może są lekko skórzone, bo ja też je mierzyłam. No przepiękne, bardzo dobrej marki, bardzo wygodnej, one mają taki mikrokoturnik, więc tutaj obcas będzie około 7 cm, nawet może nie. Piękne, skórzane, z miękkimi wkładkami, bardzo wygodne buty. I wiecie co, to jest taki rodzaj takich balerin na obcasie, bo zobaczcie, tutaj są takie bardzo wygodne, mięciutkie wykończenia. Oczywiście nie muszę mówić, że te buty są calutkie w środku i na zewnątrz ze skóry, a tu mają jeszcze takie żelowe, te loga takie czerwone są z takiego jakby żelu, więc to jest takie miękkie. Super wygodne buciki, przepiękne po prostu. Kolejne buty, które mnie zachwyciły i też... Może ktoś raz w nich wyszedł, ale może po prostu były też mierzone, bo zobaczcie, one normalnie mają pod spodem jeszcze naklejki. I to te papierowe, takie z cenami i tak dalej, i tak dalej. Co to była za cena, słuchajcie? To są wszystko w tych szwedzko... O, jest, czekajcie. W euro jest. Dobrze mówię? Chyba tak, 70 euro. No. 38 znowu. Wszystkie te buty są rozmiar 38, czyli minimalnie za duże niestety na mnie. Te buty w ogóle są na szerszą stopę i to jest marka Bianco. No i patrzcie, no, nowe buty naprawdę, które kosztowały 70 euro, więc wcale nie tak mało, bo to jest prawie 5 razy trzeba to pomnożyć, więc no sami widzicie. Tymczasem oczywiście u mnie w sklepie one nie będą w takiej cenie, ale zobaczcie, jakie piękne, mięciusieńkie, takie balerinkowate buty. One są coś między mokasynem a balerinką, ale piękny, nudziakowy kolor. Te buty Wam zmierzę, zobaczycie, bo na mnie są dużo za szerokie. One właśnie są tak zrobione, jakby były 38 i na taką lekko szerszą stopę. Ale naprawdę piękne, klasyczne butki, ideał na lato. Do biegania, do spodni, do spódnicy, no do wszystkiego pasują. Naprawdę są prześliczne, idealnie w kolorze skóry, więc one też przedłużą nogę. Jeżeli na przykład chcecie nosić spódnicę, sukienki, a
wiecie, inny kolor buty zawsze troszkę skraca nogę jakby. Natomiast takie buty, tym bardziej, że są na płaskim wcasie, będą super, bo będą Wam właśnie przedłużać jakby nogę i będzie to wyglądało, jakbyście mieli po prostu trochę dłuższe nogi. No i super, bo można mieć i płaskie obcasy, i efekt przedłużenia nóg. Super, napiję się łyka i idziemy dalej, słuchajcie. Na sam koniec zostawię rzeczy, które są, nie są na lato, są praktycznie na zimę, więc postaram się je zmierzyć, ale myślę, że będzie to tortura, bo jest dosyć ciepło. Mam przepiękne rzeczy, ale są naprawdę ciepłe, więc no to kurtki i swetry, więc zobaczymy, jak mi pójdzie z nimi. Napiję się chwileczkę. Okej, idziemy dalej. Słuchajcie, teraz pokażę Wam bluzki i jedne spodnie. Właściwie to są spodnie od piżamy. Kupiłam sobie takie spodenki, bo szukałam jedwabnych spodni do piżamy. Wiecie co, ja uwielbiam spać w jedwabiu. Po pierwsze pielęgnuję skórę, to już wiecie, że kocham jedwab. Po pierwsze pielęgnuję skórę, po drugie jest niesamowicie przyjemny, taki zmysłowy do spania. Prawie jak nago się śpi, powiedzmy. Nie zawsze jest na tyle ciepło, że się da, prawda, nago spać. Natomiast właśnie te spodenki są z czystego jedwabiu. Jest tu metka ze składem, ale już nie będę się gimnastykować. Zobaczcie, jaki piękny wzór. Oczywiście, no ja w takich spodniach bym nie chodziła jako spodniach, bo to tak wygląda trochę jak piżamka. Ale ma naprawdę piękne kolory, które mi się mega podobają. Zobaczcie, jakie śliczne wzory. Może niektórzy by to nosili jako takie spodenki letnie, ale dla mnie to jest raczej typowa piżama. No i mam bluzeczkę jedwabną, taką jakby luzem, która nie ma kompletu, więc będę miała idealnie teraz zestaw do spania taki. Nawet może być, jakby był dłuższy rękaw, to nawet by mogło być spokojnie na zimę, bo one są takie dłuższe do łydki, te spodenki. No są naprawdę mega super. Przymierzę Wam te spodenki, zobaczcie, jak wyglądam. No ale co to, piżama, to nie będziemy się tutaj rozdrabiać tak bardzo. Jakoś długo mierzyć. Słuchajcie, teraz bluzki i mam cztery jedwabne bluzki i jedną z przepiękną, właśnie tą, z bawełny od marki Noa Noa i to jest rozmiar 40, mniej więcej ML. Patrzcie, jaka piękna bluzeczka. Letnia bluzka, ale bluzka taka mgiełkowata. Jakie słowo. Przepraszam, czasem trochę się zakręcę opowiadając o tych ciuchach, wiecie. Taka jak mgiełka, mgiełkowata. Fajny przymiot wymyśliłam. Taki rękaw jest praktycznie jak długi. No, zobaczycie mnie w tej bluzce. Jeszcze nie wiem, do czego ją przymierzę, ale może do czegoś takiego neutralnego, jakichś spodni, żeby było ją lepiej widać. Naprawdę piękna. Może właśnie do spodni niebieskich. Będzie fajnie wyglądać. Piękne obszycia. No zobaczcie, to jest naprawdę prześliczny wzór. Piękna po prostu bluzka. Jestem mega zachwycona tą bluzką. No jeśli Wam się podoba, to piszcie. Na mnie jest trochę jednak za duża, bo wiecie, to jest jednak mimo wszystko ML, a nie SK. Ale tak czy inaczej, według mnie to jest takie, no to jest takie naprawdę skandynawskie, takie jak kwintesencja skandynawskiego ciuszka. Super materiał, naturalny, piękny kolor. Naprawdę jest przepiękny ten kolor. No, powiem Wam, że śliczna jest, po prostu jest przepiękna. Kolorystycznie i materiałowo jest piękna, ma piękne detale. Także uwielbiam kupować takie rzeczy po prostu. Kolejna bluzka z wieszaka tutaj. To jest bluzka 100% jedwab od Nice Connections. Nice Connection, bez S. Nice Connection. No, 100% jedwab to jest obszycie, natomiast no właśnie popatrzyłam na to. Natomiast 91% jedwab jest bluzka i posiada elastan, więc ona jest lekko rozciągliwa. Już Wam pokażę z bliska tą bluzkę. Bardzo piękna bluzka, nowoczesna, z takim fajnym właśnie tutaj tym jedwabiem, tak jakby urwanym na szyi. Klasyczne ma mankiety, oczywiście z guziczkami z masy perłowej, jakżeżby inaczej. I widzicie, przepiękna jest, naprawdę. Piękny kolor, taki szary, jak platyna, jak srebro, ciężko powiedzieć. Bardzo prosta bluzka to jest, więc też do wielu rzeczy będzie pasować. Minimalistyczna, no pokażę się Wam, oczywiście jest za duża na mnie, to jest bardziej MK. 38 jest napisane i ja czuję, że jest na mnie za luźna, bo ona jest lekko taliowana i powinna być taka bardziej dopasowana w kroju.
No w każdym razie bluzeczka jest naprawdę, naprawdę prześliczna. Odkładam ją. Moi drodzy, idziemy dalej. Teraz będzie bluzka custom made. Prześliczna bluzka z jedwabiu. Tym razem 100%. I ona ma taki stalowo-granatowy kolor. Bardziej stalowy jest, ale ma coś z granatu w sobie. To nie jest taka czerń. Patrzcie, jaka śliczna bluzka. I ona ma dwa rodzaje jedwabiu. Jeden jest taki, o, taka panterka jak... Nie, taki wężowy wzór, czyli mega modny teraz. Bardzo modny. I gładki jedwab. I przód jest jakby taki trochę odcięty pod biustem. Nie, w pasie odcięty. Natomiast ona nie ma kroju rozszerzanego, nie jest rozkloszowana. Po prostu jest taka luźniejsza. Jest naprawdę śliczna ta bluzka. Patrzę, coś tutaj, czy metka jest. Czy inaczej, nie ma metki, natomiast natomiast to jest na 100% jedwab, bo to czuć w dotyku, nawet zapach jest jedwabny. Custom made zresztą to jest taka bardzo dobra i bardzo droga marka i oni nie robią sztucznych rzeczy. Przynajmniej ja się nie spotkałam. Jeżeli się spotkaliście kiedyś, że robili, że mają jakieś sztuczne produkty, no to dajcie znać, ale wszystko co do tej pory widziałam z marki custom made to był jedwab albo takie bardzo wysokiej jakości jakieś wiskozy, natomiast to na pewno jest jedwab. No i ta bluzka jest naprawdę prześliczna. Jest to rozmiar taki bardziej właśnie ML na moje oko. No zobaczycie mnie w niej, jak wyglądam, także będziecie mieć pogląd. Teraz mam tutaj bluzkę, która jest taka bardziej wieczorowa i też jest jedwabiu, jest tam na metce napisane. J&A, to jest jakaś chyba taka trochę vintage bluzka, ale nie bardzo vintage, może nawet nie jest vintage. Zobaczcie, ma z tyłu zamek, więc jakby ten element jest nowoczesny i ona jest przedłużana po bokach. Tutaj jakby maskuje te miejsca, gdzie mamy przejście z pasa do bioder. Długi rękaw, taki ażurowy, no bardzo, bardzo ładna bluzka. W idealnym stanie i ma taką asymetryczną falbankę przyszytą wzdłuż. Czyli to jest taka wieczorowa bluzka na przykład do eleganckich spodni. Czarny jedwab. Bardzo ładna bluzka, naprawdę. Przepiękna. Tutaj zaraz Wam powiem, bo wydaje mi się, że widziałam metkę. Nie widziałam metki. Metka jest tylko tu. Metka jest chyba wycięta, z tego co widzę, ale to jest jedwab i to w dodatku, słuchajcie, to jest jedwab też w środku, bo ta część jest z jedwabiu na 100%. Jest prześliczna ta bluzka, słuchajcie, naprawdę jest prześliczna. Wygląda po prostu bardzo, bardzo elegancko. Piękna bluzka, to jest taki rozmiar R, jak dla mnie, patrzcie, ML też, coś takiego. Także kolejna piękna bluzeczka. Dzisiaj sobie, słuchajcie, postanowiłam, że będę tak na spokojnie ten program robić, bo czasem jestem tak zalatana, że nie mogę złapać oddechu, więc po prostu napiję się łyka i będziemy szli dalej. Moi drodzy, ostatnia z takich bluzek i ona jest połączeniem bawełny z jedwabiem, to jest Tricot Silk i w ogóle Silk jest w nazwie firmy. Już się spotkałam z tą nazwą i z tą firmą i naprawdę mają bardzo fajnej jakości rzeczy. Ona jest cieniusieńka, zobaczcie, jaka jest cieniutka. I ma pięknie wykończone detale, zobaczcie tu. I w ogóle ma tutaj też takie coś przypinane na guziczkach z masy perłowej oczywiście. Taki pasek jakby. Może mi się to uda pokazać. O! Ten pasek troszkę nie doprasowałam, ale generalnie jest tutaj takie coś do ozdoby, co jest takim właśnie przypiętym paskiem wzdłuż. I bardzo ładnie to wygląda, tylko trzeba to rozprasować, zapomniałam o tym. Słuchajcie, tu mam metkę. Bawełna 60%, 40%, jedwab prać w rękach, SK. Tak, ta bluzka jest rozmiarowo najlepsza na mnie. Ja nie za bardzo lubię czarny, ale to jest cieniuśki. Jeśli lubicie czarny, a chcecie coś takiego właśnie letniego, to jest rękawek taki do łokcia, no to idealna, przepiękna bluzeczka. Być może będzie na moją mamę, bo ona takie bluzeczki lubi, może nawet się skusi na nią, zobaczymy. Słuchajcie, teraz pokażę Wam tuniki, bo kupiłam takie bluzki tuniki, coś co jest na przykład super na, jak idziecie na plażę, nie musimy być tacy bardzo zakryci, można mieć rękawek, żeby trochę przed tym słońcem się ochronić, więc myślę, że to będą fajne rzeczy właśnie
z naturalnych materiałów, bo to jest, wydaje mi się, że to jest bawełna, nie, to jest wiskoza. Wszystkie te, ta jest bawełny, a te dwie kolorowe są z wiskozy, to na 100%. Piękne kolory, zobaczcie jakie piękne. Oczywiście, że Wam przymierzę te tuniki, one mają długi rękaw, taki rozszerzający się i zobaczcie jakie piękne kolory. To jest bardzo przyjemne, cieniutkie i bardzo przyjemne w dotyku. Może taką jedną tunikę sobie zostawię nawet jako koszulkę nocną, bo to się bardzo fajnie w tym śpi. Przyjemne bardzo jest. No, w każdym razie ten jest taki bardziej w moim kolorze. Bardzo ciekawa rzecz, naprawdę. Druga rzecz, podobna bardzo, pokażę Wam. No tą drugą tunikę na pewno dam do sklepu, bo nie będę sobie zostawiać dwóch takich prawie identycznych. Ta na pewno jest taki rozmiar bardziej ML. No i też ma prześliczne barwy. Zobaczcie na te nadruki tutaj. I takie mają jeszcze falbanki na końcu rękawa. I ona jest coś takiego, że tutaj od biodra jest rozcięta, więc to jest albo do spodni fajnych, do jakichś takich rurek, albo do spódnicy ołówkowej, albo po prostu do jakichś leginsów, jeśli lubicie wygodne takie rzeczy. Bardzo piękna rzecz. Patrzcie, jak z tyłu wygląda. Ona jest w takie chińskie wzory, jakby. Zobaczcie, przód jest taki... To na pewno nie jest chińskie, to jest jakieś może jakaś Indonezja, jakieś tego typu Filipiny. I z tyłu ma takie piękne też... No przepiękne kolory, naprawdę. No są takie urocze te rzeczy i bardzo naturalne w dotyku, bardzo przyjemne. Słuchajcie, ostatnia rzecz jest taka bardziej, bardziej współczesna w stylu wschodnim. SM rozmiar, tu jest napisane. I faktycznie, i to mi się mega podoba, strasznie mi się podoba ten wzór, jak właśnie te arafatki, wiecie, te chustki takie. To jest nadruk, to nie jest haftowane. I tylko końcówka jest taką właśnie jakby taką koronką, taką taśmą ozdobną wykończona. I to na pewno jest bawełna. To jest na 100% bawełna, bo to jest bardzo, bardzo takie cienkie, przyjemne. I to też jest rodzaj tuniki właśnie. To jest taka jakby koszula długa. Spokojnie może być w rozmiarze M. Można by jako sukienkę, ale wystarczyłoby sobie, słuchajcie, zaszyć tu boki. Podobnie jak w tych tunikach. Można by sobie po prostu zaszyć te boki. I nosić to jako też sukienkę, nie ma problemu moim zdaniem. Ja bym pewnie tak zrobiła, bo mi się nie chce nigdy nosić nic pod spodem, jak jest tak ciepło. Przepiękna rzecz też. No, także te trzy rzeczy zobaczycie mnie w nich, jak to się prezentuje. Pokażę Wam teraz te grubsze rzeczy. Jeszcze jeden gadżet domowy, żebym o nim nie zapomniała. Patrzcie, kupiłam sobie piękną z takiej żorżety, haftowaną ręcznie. Takie kolorowe wzory, taką chustę, taki szal jakby. Oczywiście nie będę tego używać jako szala, będę to używać jako obrus na mój stół w salonie, bo mi bardzo te kolory pasują. Zarówno niebieski, jak i żółty, pomarańczowy i ten taki bordo czerwony też występują u mnie w wystroju wnętrz. Pokażę Wam przebitkę, jak to leży na stole. Sami stwierdzicie, czy pasuje, czy nie. Piękna, piękna rzecz. I to kosztowało chyba 5 zł, więc nie żałuję, bo naprawdę jest bardzo pięknie to wykonane. Piękne ma kolory. No, lecimy teraz do tych ciepłych rzeczy. Już się boję, bo będzie mnie kosztowało wiele zmierzenia tych rzeczy. Pierwsza rzecz to świetne spodnie, które będą czekać na zimę. I one są takie jakby 7-8 Zara SK. Piękny materiał mają, naprawdę super. I tam jest chyba wiskoza i wełna w składzie, tak mi się wydaje. Raczej sobie te spodnie zostawię, bo ja bardzo lubię tego typu spodnie na zimę, do kozaków, do botków, takie właśnie krótsze i do tego botki w spód, na przykład jakieś wąskie. To jest taki jakby tenisowy prążek w wersji takiej beżowej na szarym, na takim ciemnoszarym. No, bardzo, bardzo mi się podobają. Naprawdę są mega. Do jednej z tych koszul Wam przymierzę. Może jak się uda, chociaż lepszym pomysłem byłoby włożenie swetra, ale chyba nie dam rady, bo nie wyobrażam sobie, jak gorąco by mi było. Piękne spodenki, jestem mega zadowolona z nich, naprawdę. Dobra, następne ciepłe rzeczy, idziemy. Sweter, który, doradźcie mi proszę, czy sobie zostawić, bo bardzo mi się podoba kolor. Jest to kolor, który mi bardzo też pasuje. Jest to taki długi sweter typu właśnie do leginsów, do rurek, no albo nawet i do długiej spódnicy i wszystko jest wtedy takie długie i pociągłe. Wydaje mi się, że to jest len,
z wiskozą. Tak, miałam już kiedyś taki sweter i był na nim skład i był identyczny w dotyku, więc na pewno nie jest sztuczny. Albo to jest wiskoza 100%, albo to jest właśnie len z wiskozą. Jest taki szorstko, lekko szorstki jakby. Jest też lekko melanżowy. Ma bardzo fajny, taki lejący krój. Ja bardzo lubię takie swetry. Takie właśnie luźne, w stylu takim trochę boho może, z takim dużym wisiorem. No przymierzę Wam tam do czegoś, co sami zobaczycie i mi doradźcie, jak to wygląda, czy sobie zostawiać ten sweter, jak w nim wyglądam w ogóle, bo wiecie, ja nie jestem aż tak obiektywna. Muszę się do czegoś przekonać i muszę jakby popatrzeć z pewnej perspektywy na rzeczy, czy naprawdę to jest to. Kochani, teraz dwa przepiękne swetry. Jeden jest vintage z Angory. To jest takie cudo. Patrzcie, znowu te kolory takie piękne. Nie wiem, chyba trochę za dużo żółtego jest w tym, ale też mi doradźcie. Zobaczcie, jakie ma piękne wzory. To jest taki typowy vintage lata 80. w idealnym stanie. Naprawdę, zobaczcie, jaki piękny jest. Ma takie pastelowo-fioletowo-brązowe z beżem, z kremem kwiaty na takim jasno-żółtym tle. No naprawdę jest prześliczny ten sweter, no i jest tak jakby nowiutki, no patrzcie zresztą sami. Jest naprawdę nowy ten sweter, no szkoda, że teraz nie jest jesień, ale jeżeli jakby co to doczeka do jesieni. Oczywiście chyba, że ktoś z Was będzie tak zachwycony nim jak ja i sobie go szybko zarezerwuje, inaczej on pewnie będzie odłożony, bo teraz nie będę go wystawiać do sklepów takie lato, prawda? Ale w każdym razie sweterek jakby co jest, a też możecie mi doradzić, czy sobie go zostawić, bo wydaje mi się, że jest troszkę za dużo żółci, jak na moją kolorystykę, ale nie jestem taka przekonana na 100%. Kolejny sweter jest przepiękny, marka Cream, rozmiar M, no i to jest cudo. Ubiorę Wam do tej sukienki ten sweter, jest na mnie troszkę też za duży, no jednak to jest M-ka, wiecie, ja wyglądam jednak najlepiej w swoim rozmiarze, bo pewne rzeczy mnie przytłaczają. Jeszcze teraz trochę schudłam, no i też tak worowato to wygląda na mnie, ale przepiękny kolor, taki malina ze śmietaną, idealny stan, to jest bardzo dobra marka, dla tych, co nie wiedzą. Powiem Wam, jaki ma skład. Caitlin Cardigan ma nazwę. 37% wełna, 15% mohair. Dobra, czyli tu już mamy ponad 50%, no i pozostałe to są akryl i nylon. W każdym razie ponad 50% jest to naturalne włókno, jest bardzo fajny, można go nosić właśnie jako taką narzutkę, taki płaszczyk, przez wełnę i przez mohair jest bardzo miłe i nie gryzie, powiem Wam, że nie gryzie, bo czasem z moherem swetry potrafią gryźć, ale ten jest delikatny, nawet teraz jest tak gorąco i nie czuję takiego... kucia, bo wiecie, jak jest ciepło, jeszcze trochę wilgoci, tak jak teraz, to czasem rzeczy nawet wydające się w miarę miękkie zaczynają tak denerwować, kuć. Natomiast... piękny sweterek, naprawdę. Też jestem zadowolona z niego. Kolor jest niesamowicie ładny. Zobaczcie, jaki piękny kolor. No i naprawdę świetny stan. Bardzo się zastanawiam, czy sobie tego swetra nie zostawić jako takiej narzutki, bo ja bardzo lubię takie rzeczy nosić. No i kolor ma taki idealny w sumie chyba dla mnie, więc też mi doradźcie. Też mi doradźcie, czy tak, czy nie. Kochani, teraz ostatnie kilka rzeczy. Tutaj mamy swetro żakiet Laura Ashley. Laura Ashley, Ashley się pisze. O, tak. Bardzo piękny żakiet, za duży na mnie, to jest rozmiar 12, czyli L-ka de facto, zapinany jest na boku, to jest trochę tak jak ramoneska zapinane, zobaczcie, na boku i ma takie rozpinany tutaj kołnierz, można oczywiście go zapiąć do góry też, już Wam to pokażę, chyba, że to źle to zapięłam chyba. Nie będę się już tak teraz nad tym zastanawiać, pokażę Wam po prostu ubrane, ale to jest na mnie dużo za duże, bardzo fajny krój, patrzcie. To jest takie, właśnie taki swetro-żakiet. Może być jako w formie żakietu na przykład do pracy, albo jako kurtka wręcz na taką jesień, wiosnę. Już, o patrzcie, dowód, że jest nowy. Woreczek z wszystkim, jeszcze jest i przędza, gdyby się pojawiła jakaś dziurka, czy się rozpruło na szwie. Guziczki są, i te wewnętrzne, i zewnętrzne. 100% wełna, także
przepiękna rzecz w kolorze jeansu. Nowy sweter, bez żadnych wad, jeszcze z guzikami. No, perfekt, po prostu perfekt. Ciężko uwierzyć, że ktoś to oddał, naprawdę, bo ja bym tego nie oddała, gdyby to było w moim rozmiarze. Cudowna rzecz. No i teraz kurtki i to już się boję tego mierzenia, bo zaraz zobaczycie, jakie ciepłe rzeczy to są. Piękna kurtka, której kolor mi się tak niesamowicie podoba. To jest właśnie taki fioletowy odcień niebieskiego, czyli taki mój kolor po prostu. I tą kurtkę sobie zostawię na jesień. To jest SK Uniqlo. Patrzcie, jak super wykonana kurtka. Taka cieniusieńka puchówka. I tutaj ma... Nie wiem, do czego jest to. Czy to jest... A, już wiem, dobra. Tego nie próbowałam, nawet przy mierzeniu. Słuchajcie, nie wiem, o co z tym chodzi. Jest tu takie coś w środku do przypinania czegoś. Nie wiem, czy to się przepina tak jakoś tutaj, czy to do siebie się zapina. Bardzo ciekawa rzecz. Być może, że o to chodzi, że jak tutaj zapniemy, to... Nie, nie wiem. Może to jest po prostu do wieszania, żeby się nie naciągnęła kurtka. W każdym razie, prześwietna puchóweczka. Do jeansów będzie idealna. No, naprawdę, patrzcie, jaka nówka. Rękawy w ogóle nie zużyte, tutaj mankiety, wszystko dół. No i ten kolor, po prostu miałam takie szczęście, to było z nowego towaru, więc nie zapłaciłam mało za tą kurtkę. Podobnie zresztą jak druga kurtka, która była, akurat ta kurtka była z Gdowa, nie z Dobczyc. To jest kurtka vintage z jedwabiu, zewnętrzna część, 100% jedwab, słuchajcie, podszewka jest sztuczna, oczywiście, jak to w takich rzeczach zwykle, chociaż czasem bywają z wiskozy. Natomiast to jest vintage kurtka, bardzo mi się podoba ta kurtka, słuchajcie. Jest w naprawdę super stanie. Jedyna rzecz, która tutaj w tej kurtce, jak na ten wiek jest taka... O, zobaczcie, na tym rożku jest takie minimalne przetarcie tego jedwabiu, ale dosłownie minimalne, tego w zasadzie nie widać. Jakby to taką kredką tutaj pyłkiem zatrzeć, to tego w ogóle nie widać, bo tu takie troszeczkę białe prześwituje. Ale naprawdę, no jest tak piękna, zobaczcie. No jedwabna kurtka, po prostu pikowana, jedwabna, Colter Bay International, rozmiar M, troszkę za duża na mnie, ale jest piękna. I powiem Wam, że też mocno się zastanawiam, czy sobie jej nie zostawić. No jednak kurtka z jedwabiu, zciągana na dole, oversize'owa. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was się też zakochał w tej kurtce tak jak ja, to dajcie znać, to może się zdecyduję ją sprzedać, bo jest troszkę duża dla mnie, ale no po prostu bardzo mi się podoba. Jest tak prześliczna i ma kieszenie, ma no taka bluzokurtka, ona jest trochę jakby taka bomberkowa w stylu. Pikówka, trochę bomberka. Oversize'owa. Nawet na M-kę to będzie taki oversize. Myślę, że spokojnie na rozmiar M ta kurtka też by była. No jestem zachwycona, że po prostu mi się udało kupić jedwabną kurtkę w tak pięknym kolorze. No ale co sądzicie? Piszcie koniecznie. Ja jestem zakochana w niej po prostu. Słuchajcie, idziemy dalej. Ostatnia, w sumie ostatnia rzecz teraz, więc bardzo fajna kurtka męska. Patrzcie. Duży rozmiar. Już Wam od razu mówię, że to jest duży rozmiar. Taka kurtka szczelna to jest, dobrej marki bardzo, to jest Heldre Inside Out, ona ma tu skórzaną naszywkę, jest ze szczelnymi zamkami i wydaje mi się, że w ogóle nie, nic nie jest tu, XXL aż. No i to jest na pewno męska, bo zobaczcie, tu ma ściągany kaptur, też w przecudownym kolorze, tu ma takie w ogóle otwierane boki, tutaj na dole trochę ta szczelność może została tak lekko, ten zamek jest już... zużyty, ale nie ma żadnych tam dziur, po prostu nie jest może tak, zobaczcie, tak w 100% szczelny ten w tym miejscu, ale reszta jest super. I takie kryte kieszonki, no w ogóle naprawdę jest ta kurtka mega, ona jest taka wkładana przez głowę, więc tym bardziej jest szczelna i na pewno to jest kurtka 100% wodoszczelna, bo to widać, że to jest zrobione właśnie po to, żeby kurtka była jak najbardziej szczelna. Nie mam tu nic o membranach, natomiast na pewno to jest kurtka z membranami przeciwwiatrowymi, bo to widać, i przeciwdeszczowa. To akurat nie ma co do tego wątpliwości, ten materiał jest samą membraną praktycznie i jest taki
kot gumowany jakby. Od spodu tu widać, że tutaj to jest właśnie izolacja od wilgoci. No cudowna kurtka męska. Będzie dostępna, będzie na Vinted jakby co. No i kochani, doszliśmy do końca. Doszłam do końca tego dużego hola. No i naprawdę piękne, no po prostu jestem bluzkami, jestem zachwycona na maksa. Te kurtki, no w ogóle same perełki, buty są też przepiękne. No piszcie zresztą, co sądzicie. Bo ja się, oczywiście, że ja się zachwycam, bo sama te rzeczy wybrałam, prawda? Dobra, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przepraszam za hałas, bo już zaczęli oczywiście kosić. I zobaczymy się w kolejnym holu w niedzielę. I ten hol będzie taki ekskluzywny, będą rzeczy też z jedwabiu, projektanckie, takie prawdziwe perełki. Trochę mniej, ale za to takie ekstra perełki markowe. Także bardzo Was jeszcze raz pozdrawiam i życzę Wam miłego końca tygodnia. Cześć! Pozdrawiam.